Marek, nagrywamy to czy co? Bo ja nie wiem, co się dzieje, nie? No ja patrzę tutaj na ten podgląd online i co? No tutaj zobacz na ten podgląd. Cały czas coś nam puka w drzwi. I nie wiemy kto. Na kamerach nic nie ma, nic. Widziałeś coś na kamerach? Ile? Pół godziny przeleciałem? No chyba tak. No nie tak, że po prostu sobie przeleciałem, tylko siedzę tutaj 10 minut i po prostu trzykrotnie przyspieszam. No nie wiem, co się dzieje. Ogólnie dziwna sprawa. No dziwna, bardzo dziwna sprawa, dlatego ja nie wiem, o co chodzi. Puknięcie w okno? Jedno puknięcie w okno było, a tak co cały czas coś w drzwi wali. No wali w drzwi. I nikogo nie ma, także to co się dzieje jest chore. Słyszałeś? Słyszałem. No to tylko uważaj, nie? Bo tym razem rzeczywiście ktoś może być. No nie ma nikogo, no mówię ci. Popieprzone. Powalone, to jest powalone, nie? Żeby nie było problemów. To co jest do cholery? No widziałeś, że nikogo nie było. Widziałeś to. No nikogo nie było, totalnie. Nie ma nikogo. Pozdrawiam Dawida i Natalię z Radomia. No nie, no kurde, no Marek, no to trzeba, nie wiem, egzorcystę wzywać. No. Siema garczu. O kurde, diabeł! Co to było? Nie wiem co to było, człowieku, kurde. Ale się przestraszyłem. Jaki diabeł? Co jest? Diabeł. Nie ma co, ale się przestraszyłem. Czaisz? To było coś, czy co? No nie wiem właśnie, co to było. No kurde, no nie wiem właśnie, no przestraszyłem się, no człowieku. No nie wiem, człowieku, no przestraszyłem się. Może jakiś karton? Nie wiem, co to było, człowieku, nie chcę wiedzieć. Dzwoń po egzorcystę. No egzorcystę, no człowieku. Partnerem filmu jest footballteam.pl. Darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty, otwierając paczki, ulepszając je, handluj nimi i zostań najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie, dostajesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Po tego... tam? Co? Czy przyszedł? Nie wiem, ja idę zobaczyć. Nie, no to czekaj, no nie ma co. Znaczy, możesz wychylić się. Widać coś? No nic nie widać, jest za ciemno. Nie, może z innych okien. Dobra, dzwonisz do niego? Do egzorcysty? No. Masz egzorcystę? No to jest ten, ksiądz. No to do księdza, do egzorcysty dzwoń, człowieku. Do księdza, egzorcysty. No to dzwoń do tego egzorcysty. W każdym razie, no po prostu dzieją się jakieś zjawiska paranormalne, ściany szaleją. No nie ściany, mów, że ktoś drzwi puka cały czas. Drzwi cały czas ktoś puka i na monitoringu po prostu nie ma tego właśnie... Słyszysz to? Słyszysz to? Zna ksiądz adres, tak? Słyszysz to? Odzwoń! To jest Minimike! Ale pierdziele, ja już się tak przestraszyłem! To jest ten! Nie będę z nim gadał przed walką. To nie jest Minimike! Kto to jest? To jest... Oczywiście inny, ale ten serio z twarzy jak diabeł wygląda. No otwórz mu to! A co jest? No otwórz mu to! Co ty, normalny człowieku jesteś? Jaki diabeł? Przestraszyliśmy się. Jaki diabeł? No przestraszyłem się! Jesteś... No człowieku, no przestraszyłem się, no... Jezus, jak się przestraszyłem. Myślałem, że diabeł, no. Masz jakiś as, jakim myślałem, że to jakiś odwrócony cyrograf jest. Normalny jesteś. Chodzisz? A co się stało? Chciałem z tobą porozmawiać normalnie, jak cywilizowany człowiek. Chodźmy gdzieś, usiądźmy. Jasne. Możemy usiąść sobie przy stole. Chodź. Może buty niech ściągnie. Nie musisz ściągnąć. Siema, Madi. Jeżeli jesteś, to siemano. Jesteś pewny? Powiedz, co się stało. No zabraliśmy mi walkę z Minimarkiem. Jak walkę z Minimarkiem? No normalnie, zabraliśmy mi walkę. A ty, kim ty jesteś? Ale ja ci nie zabrałem żadnej walki. No jak nie? No normalnie. No jak nie? No przecież to on chciał się ze mną bić, tak? Ale ja go wyzwałem na walkę. Ale no, to co mi do tego? No zabrałeś mi walkę. Jak ja zabrałem? Ja się chciałem z nim bić. A nie ty. Ja ci zabraniam? No ale przez ciebie nie dojdzie do mojej walki. Czy wiesz coś na ten temat? Jak ty się nazywasz? Minijack. A imię normalne? Maciek. Maciek. Ja nie znam typa, nie, muszę się doinformować, ja nie? Kojarzę. Siadaj, chcesz coś do picia? Zaraz pogadamy. Coś do picia? Wodę? Nie, dziękuję. Ale o jaką walkę chodzi? Co ty na... Chodź Marek, najpierw porozmawiamy. Poczekasz chwilę, bo musimy... Dzięki, pozdrawiam Bełystok. Musimy to przedyskutować. Tylko żeby nic nie zginęło, nie? Kto to? Nie wiem.
Muszę się doinformować, nie wiem kto to jest. Ja też nie znam gościa. Poczekaj, sprawdzę na internecie. Mini Mike walka. Nie no, to Mini Mike ze mną przecież się bije. Także... Czekaj, sprawdzę. Daj mi chwilę. Mam! To jest ten, Mini Jack. No mówił, że... Dla przypomnienia, to Mini Mike wszedł do oktagonu na 4. gali w Częstochowie i wyzwał do walki Kruszwila. Powiedział wtedy, że go nie lubi, że za nim nie przypada i że chciałby z nim zawalczyć. I to jest jego jedyny warunek, żeby wystąpić na gali, to jest właśnie walka z Markiem. Bo wiele osób chciało zobaczyć Mini Mike'a, bardzo dużo osób. No i Marek przyjął to wyzwanie. Ten Atencjusz, jak on się nazywa? Truman? Ten, co próbuje się wybić na wszystkich aferkach. On go wypromował. Ten Atencjusz. Truman? Z YouTube'a. No ten! Kojarzę. Ten, co kopiuje Boxdela, tak? Ten, co kopiuje Boxdela i ten, co próbuje, co tam obraża tego Freeza. Tak, to, co nagrał 5 filmów na Freeza. No, bo ten Atencjusz. To wiem, idę. Please, tylko nie wysyłajcie mi wiadomości, że chcecie walczyć z Kruszwilem albo z Mini Mike'iem, bo takich wiadomości dostaję masę. Kurde, dziesiątki wiadomości, że chcę walczyć z Chuksem albo Kruszwilem. Cały czas, naprawdę. Siema, Truman. No to on miał z nim jakiś kontakt i on go próbował wypromować, żeby on miał walkę z tym, z Mini Mike'iem. A Mini Mike wyzwał ciebie, bo Mini Mike chce tobie wpierwszyć. Rozumiesz? Ja się tam spinał. Tak, on się do ciebie bał to spinać. No to weź mu to wyjaśni. No co, muszę mu wyjaśnić to jakoś. No dobra, to też dzięki za donate, że jesteś Mini Jack, tam w internecie się pokazujesz z pod tym pseudonimem. Jesteś Maciek, tak? I jaki masz problem do mnie? No, zabrałeś mi walkę. Ja ci zabrałem walkę. Tak, zabrałeś mi walkę. Jak mogę ci zabrać walkę? No, jaką walkę? Z Mini Mike'em, tak? Z Mini Mike'em, to ja wyzwałem Mini Mike'a na Fame MMA. No ale on wyzwał mnie. No ale ja byłem wcześniej niż ty. Ale gówno mnie to obchodzi, że byłeś wcześniej. A co cię to gówno obchodzi? Co ty sobie k***a myślisz? No człowieku, to on... On mnie wyzwał, ja nie wiedziałem o twoim istnieniu w ogóle, więc mnie to zbytnio nie obchodzi, co ty tam sobie... To nie ma żadnego znaczenia. Ale, no, przychodzisz do mnie ze spiną, tak? Awanturujesz się, nie wiadomo o co ci chodzi, przychodzisz do mnie do domu, pukasz drzwi, uciekasz, straszysz nas. Czego ty człowieku chcesz, chory jesteś? Ja chcę walki, gościu. No, ale gówno mnie to obchodzi, jak już mówiłem. Gówno cię to obchodzi. Mam ciebie pod ręką, mogę najebać albo ciebie, albo jego. Mogę cię teraz tutaj... Dobre. A ty masz wszystko tutaj poukładane? Mam poukładane. Wyjdź stąd, nie? Co wyjdź stąd? No wyjdź stąd. Dobra, spokojnie, spokojnie. Co? Spokojnie, ale nie, spokojnie. Co, ty zamyślałeś teraz? Nie. Ej, dobra, spokojnie, uspokójmy atmosferę, nie, spokojnie, uspokójmy się. No bo właśnie jest nienormalne. Siądźcie, obydwoje siądźcie, uspokójmy trochę atmosferę. Uspokójmy. To przychodzi do mnie na chatę i odwala jakąś szczodę. Uspokójmy trochę atmosferę. Dobra, usiądźcie, serio, spokojnie. Idźcie, usiądźcie, porozmawiajcie jak cywilizowani ludzie. Nie, może ty się z nim rozmawiać, nie? Bo ja pójdę. To idź, ja z nim porozmawiam. Ta sytuacja jest w ogóle żenująca. I tyle. No dobra, jesteśmy tutaj. O co właściwie ci chodzi, człowieku? Chcę, żeby Kruszwil odwołał walkę. Odwołał walkę, no ale dobra, no ale no to Marek, znaczy ten, Mini Mike go wyzwał. No to on no, jak ma odwołać? No ale to ja chcę dolić Mini Mike'a, nie on. No ciężko, nie wiem czy teraz organizatorzy się na to zgodzą, no wiesz. Mnie to obchodzi, jak on to zrobi. Ma odwołać walkę i tyle. No nie wiem, ja mogę iść z nim pogadać, nie? No to idź sobie z nim pogadaj, jak no chcesz. Dobra, no to idę z nim pogadać, tylko uspokójmy atmosferę, bo na serio nie ma co się kłócić. No ale niech odwoła tą walkę. No dobrze, no to odwoła tą walkę, tylko się uspokój, tak? Nie. Ja z nim pogadam na spokojnie, poczekaj, wezmę kamerę, muszę to nagrać, muszę zrobić ten film. No to musimy nagrać film do końca. Uspokój się, posiedź tutaj, uspokójmy atmosferę i zaraz do ciebie. O jest. Dzięki Galczu za zdjęcie. A to właśnie zdjęcie jak spotkałem się z Mike'iem. Bardzo sympatyczny człowiek. Nie spodziewałem się nigdy, że poznam Mike'a Tysona w ogóle, wiecie, to jest dla mnie wow. Bardzo spoko. I przychodzę. Co Marek, co sądzisz? On chce, żebyś zrezygnował z walki. Słyszałem przecież. No i co? Nienormalny jest gościu, nie? Ale no to co mam ci powiedzieć, no? No co? Weź wyrzuć swojego karła debila z chaty. Mnie denerwuje gościu. Co? Trzymasz go? Muszę go zmęczyć i
go do studia zaniosę! Zamknę go, coś, na coś nie widzę! Bardzo możliwe, że zanim wszyscy nie działa. Zaraz się spędzi. Bardzo możliwe, że zanim. Ty, weź się uspokój. Poddusić go? Nie wiem, no tak, żeby się uspokoił. Bo zaraz mnie z kątu walnie. To przecież i chore jest. Jezu Chryste. Uspokój się, człowieku, uspokój się. Już, już, spokojnie. Dobra, nie nagrywać tego. Ja muszę go poddusić, nie może być tego na filmie. Muszę go poddusić. Wyłącz, wyłącz, tak, dalej, dalej, wyłącz. K***a, zabiję cię. Wyłączę, k***a. To taki kozak karzeł, byłeś? Masz za sk***a. O, ale wywiera to. O, Zamknięte? Co za świry mogą mieć? Nie no, chłopaki co świry mają na wesoło, nie? To jest w ogóle...